Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie Moi drodzy widzowie, 15 mistrz świata przed nami, czyli Viswanathan Anand Fantastyczny hinduski arcymistrz, bardzo go lubię osobiście, niesamowicie gra w szachy, niesamowicie grał i gra w szachy nadal, chociaż troszkę mniej aktywny aktualnie. E, moi drodzy, partię grał z Sergejem Kariakinem, wicemistrzem świata, e, też utalentowanym e, swego czasu Ukraińcem, teraz jest Rosjaninem. Moi drodzy, m, fantastyczna partia przed nami z wieloma e, kombinacjami, fantastyczne zagrania e, zawodnika tutaj pochodzącego. Z Indii. Zapraszam serdecznie. E4 ruchem rozpoczęła się ta partia C5. Y, odpowiedział Anand, skoczek na F3. Y, moi drodzy, nie wiem, czy wiecie, ale Anand to jest jego imię. Często się w czasopismach, książkach pojawia właśnie Anand V, a powinno być odwrotnie. Y, to tak, jakby nazywali po, po prostu Krzysztof B, tak, y, a nie Budrewiczka. Y, no, moi drodzy, tutaj przejdźmy dalej. Y, D6 y, zagrał Anand, y, D4. Bicie na d4, bicie na d4, skoczek f6, obrona sycylijska oczywiście, skoczek na c3, piona bronić trzeba, i a6, mamy klasyczny wariant najdorfa w obronie sycylijskiej. Bardzo ostry, dynamiczny debiut, wariant niezwykle interesująca sprawa. Moi drodzy, przejdźmy dalej. Wariantów tutaj i odpowiedzi białych jest bardzo dużo Można e, zagrać i goniec E3, można zagrać goniec E2 Można zagrać goniec G5 z bardzo ostrą pozycją Jest wiele fajnych odpowiedzi, ciekawe też zagrania widziałem Typu skoczek B3 w tym momencie No ale e, tutaj w tej partii goniec E3 zagrał Kariakin Ja tak zauważyłem, że Sergiej Kariakin grywa takie główne warianty W ogóle e, w szachach e, może się nieco mylę Aczkolwiek takie odnoszę wrażenie No i po gońcu E3 Anand zagrał E5 Dynamiczne posunięcie no w centrum, to jest normalna sprawa. Tak się gra teoretycznie. Tutaj atakujemy skoczkę, skoczek ucieka. Prosta rzecz. No i teraz, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jak tutaj się ustawiać w, w obronie sycylijskiej w wariancie Najdorfa, no to to jest doskonały przykład na to, żeby wiedzieć, gdzie te figury ustawiać. Koniec E6 ze strony czarnych. Naturalna sprawa, tu chodzi o to, żeby pilnować tego pola D5, no i próbować może w pewnym momencie zagrać samo D5, bo F3, oczywiście, te D5 już takie najlepsze nie jest, co się wydaje fajne, bo ten skoczek tutaj może na C5 trochę nam popsuć szyki. Nie Mówię, że w tym momencie, może po wybiciu ewentualnym, aczkolwiek D5 się po prostu teraz nie zagrywa, wyprowadza się dalej figury, y, trzeba robić roszadę. Moi drodzy, Hetman D2, białe przygotowują drugą, długą roszadę. Po krótkiej, czarnych jest długa, białych i y, niezwykle ostro się rozpoczyna już ta pozycja, gdyż. Y, Roszady zrobione po jednej stronie i po drugiej stronie powodują to, że będzie ostra walka na jednym i drugim skrzydle. Skoczek z BND-7. No i czarne mają już spokój z wyprowadzeniem wszystkich lekkich figur um, i poszło G4. Właśnie plan tutaj białych jest taki, żeby atakować przeciwnika tutaj na skrzydle królewskim. Czarnych plan z kolei jest taki, żeby atakować na hetmańskim. To jest troszeczkę też inaczej jak w królewsko-indyjskiej, gdyż grając czarnymi królewsko-indyjską czarne atakują tutaj na królewskim gdy jest y, krótka roszada a y, białe odpowiadają kontrą na hetmańskim tutaj się dzieje odwrotnie e, moi drodzy B5 nie ma na co czekać, trzeba grać pionem atakować tutaj skoczka G5 ze strony białych no i pewnie większość osób widząc y, zagrożenie w pierwszej kolejności myśli gdzie by tym skoczkiem odejść otóż moi drodzy Całe tym skoczkiem nie trzeba odchodzić, jak się okazuje, to troszkę jest wyższy level w szachach, ale to dobrze, uczmy się w ten sposób. Jest od razu kopnięcie B4 i uwaga! Co się dzieje, jeżeli tutaj Pionek by wybił na f6? Sprawdźmy to. Jeżeli Pionek by wybił na f6, no to my odbijamy oczywiście na, na c3 i teraz nie można wybić kolejnej figury z atakiem na Hetmana, gdyż mamy bicie Hetmana z szachem to jest niezwykle istotna informacja dla nas, a więc w ten sposób, by tutaj czarne wygrały partię gładziutko, no należałoby odbić tutaj Hetmanem na c3 i skoczkiem odbijamy na f6. Moi drodzy, w tym momencie mamy równowagę materialną, ale plus, dla czarnych są, myślę, że według mnie większe, mi się bardziej podoba pozycja czarnych, gdyż tu jest otwarta linia do ataku, otwarta linia do ataku. Jakiś pionek tutaj może sobie maszerować, zaatakować fajnie skoczka. Goniec skierowany na króla. Wygląda to dosyć przyjemnie, a białe nie mają za bardzo jak atakować. Owszem, jest tutaj wolna linia. No, ale tutaj król jest dosyć bezpieczny, zawsze można zagrać G6 lub skoczek E8, ewentualnie skoczek H5 z obroną, ale to są takie ruchy, e, kandydaty powiedzmy, na to, żeby e, się ładnie obronić czarnymi czarne po prostu tu nie mają żadnych problemów według mnie, mi się podoba pozycja czarnych, chociaż komputer ocenia to jak 000, co jest nieistotne, to jest mówię, kwestia gustu i perspektyw, jak to widzimy, grają ludzie, moi drodzy. Tak mogłoby teoretycznie pójść, ale jeszcze... Em, Inna sprawa jest taka, że na przykład, bo tu skoczek zagrał na Ewa w partii, ja jeszcze wrócę ruch dalej. Co by było na przykład, jakby skoczek zagrał tutaj na D5, to też jest istotna sprawa. Moi drodzy, bardzo prosta rzecz. Oczywiście tym skoczkiem teraz wybijamy skoczka wybicie. I to jest ważna informacja dla czarnych, gdyż ten pionek zasłonił tutaj atak na D6, białe tutaj głównie się nastawiały na tego pionka D6 lub na pole D5 w obronie sycylijskiej w tym wariancie. Po gońcu F5, jeżeli Hetman by na przykład wybił piona, bo to się. Na zarzuca w pierwszej kolejności co nie jest najlepsze, moi drodzy. Tutaj można by tego Hetmana pogonić pionkiem, i potem tego skoczka. Ale nawet można spokojnie wybić tu gońcem. Piona, wybicie, wybicie z szachem. Król B1, no i wracamy Hetmanem ładnie na F6, broniąc pionka D6. Ta sama historia co wcześniej. Wolne linie rekompensują tutaj pozycje dla czarnych. Ta czarnych pozycja w ogóle tutaj jest według mnie, no i nie tylko według mnie. Silniki podpowiadają jak najbardziej. Trochę trzeba się sugerować. Jest lepsza dla czarnych zdecydowanie. Ale dlaczego? Jak to ocenić samemu, moi drodzy? Rodzy. Przede wszystkim zobaczcie pionki stojące na czarnych polach, gońce białopolowe, a pionki stoją na białych polach. Czy dalej muszę tłumaczyć, o co chodzi? E, myślę, że większość osób już y, rozumie, bo. Goniec strzela w swoje piony, tak naprawdę w centrum. Lepsza końcówka, piony są poszarpane. No i to jest ten plus u czarnych. Przede wszystkim wolna linia, prosty atak tutaj mógłby przebiegać. Moi drodzy, przejdźmy do partii. Skoczek zagrał na E2. Tu się działo niesamowicie. No i co zrobić teraz? No nie ma innego wyboru, jak odejść z skoczkiem. Skoczek zagrywa na E8. Ktoś sobie pomyśli, ale zaraz, zaraz, zaraz. Ja cofam figurę i mam grać dobrze w szachy. Tak moi drodzy, owszem mamy grać dobrze w szachy wycofując figury, ta figura y, manewruje, poza tym nie ma innego wyjścia za bardzo jak zagrać sobie tutaj, te figury stoją troszeczkę jakby powiedzmy wizualnie skrępowane, ale nic z tych rzeczy, tu się nic złego nie dzieje, co zagrały białe, białe jadą f4 Silny ruch do centrum atakuje, atakuje, tu jest opcja na F5. Teraz jak zareagować czarnymi? No, w obronie scylistej, w wariancie Najdorfa szczególnie trzeba grać bardzo, bardzo dokładnie. Często jest, że gra się tempo w tempo. I w tym momencie czarne zagrały A5. No dobrze. F5 jedzie, jedzie pionami tutaj biały na czarnego bardzo, bardzo mocno. I co odpowiedzieć? Czy wybić tutaj skoczka? Wygląda dobrze. Ten ruch nie byłby taki zły, nawet moi drodzy, jak się okazuje. Po wybiciu można dalej atakować pionkiem, i to e, bardzo fajnie, intuicyjnie wygląda. Ale Anat miał inne plany i zagrał A4. Ła! O co tutaj chodzi, moi drodzy? Pierwsza sprawa. No, jak skoczek odejdzie na A1, powiedzmy, no to chyba widzimy, że pozycja jest bardzo słaba dla białych. Nie można w ten sposób grać. No i teraz tak. Jeżeli będzie bicie na E6, no to bijemy na A3. Wygląda fajnie. A co będzie jak stracimy tu kolejną figurę? No to zyskujemy w następnym ruchu Hetmana. Wygrywamy partię czarnymi gładziutko. Moi drodzy, no tak nie poszło. Po tym ruchu A4, jak się okazuje, białe zagrały dobre posunięcie. Tutaj e, oczywiście arcymistrzowie na pewno się przygotowali do partii. Komputer ocenia tę pozycję jako lepszą dla białych nieco. Plus jeden to jest dosyć dużo, ale przy tak dynamicznej... E, e, przy tak dynamicznej pozycji uważam, że ta ocena jest e, zawyżona troszeczkę. Chociaż specjalistą nie jestem, ale chodzi o to, że tutaj czarne mają perspektywy. Skoczek zagrywa na D4. Ła! Otwieramy oczy, co tu się dzieje. No przecież pod pionka ten skoczek podszedł. No jasne. Podszedł pod pionka, więc... E, Czarne biją. E, jasne, że jak będzie bicie, to bijemy tutaj i czarne się nieco rozwiązują, ale białe mają inne plany. Zagrały skoczkiem na D4 i okazuje się, że za bardzo tutaj też goniec nie ma dobrej gry. Ta figura mimo wszystko pada. No, bi bicie tutaj jest oczywiście odbicie. Tu nie można, tu nie można. E, no, tu za bardzo chyba też. No, bicie ewentualnie na A2, ale to się wiąże z takim ruchem jak skoczek C6 i pada goniec z szachem. Ten skoczek pięknie tutaj wraca na D5 później. Dzieje się. Dzieje się sporo. Jak grać zatem dalej? No, grozi skoczek taki C6, bardzo niebezpieczny, moi drodzy. Szukamy dobrej odpowiedzi dla czarnych. Moi drodzy, Anand zagrał B3. Kolejna niespodzianka. Zauważcie, że po skoczek C6 tutaj cały czas mamy opcję wybicia do robienia Hetmana, więc się o tego powiedzmy, nie musimy martwić za bardzo. Król zagrał na B1 w tej pozycji i pionek, no właśnie, czy bić na C2, czy bić na A2. Z szachem możemy to zrobić i trzeba to zrobić, tylko którego pionka. Otóż jak zbijemy na A2, moi drodzy, wygląda to bardzo dobrze, gdyż goniec podpiera pionka, król idzie na A1 i nic królowi nie zagraża. Bardzo poważnego nie zagraża. Moi drodzy, bicie na C2 nastąpiło. Chodzi o to, żeby wymusić bicie, otworzyć linię i tutaj mieć jeszcze jakieś opcje, może ataku na A2. Bardzo dobre zagranie. Skoczek wybił tutaj na C2 i, moi drodzy, Anand zagrywa. Potworny ruch, potwornie silny ruch. Zauważcie, że czarne mają w tym momencie figurę więcej. E, jest to figura więcej e, i mogą sobie czarne pozwolić na oddanie jednej figury, na przykład za poprawienie ataku, pozycji, co też się dzieje. Mi się narzuca takie posunięcie bicie na A2. Przypuszczam, że taki ruch też byłby możliwy, ale tu chyba się białe bronią. Skoczek A3 dobrze broni, wszystko blokuje. Goniec B3, moi drodzy, goniec B3 zagrywa. Hop. Bardzo fajne posunięcie. Chodzi o to, że po wybiciu, a trzeba wybić, bo, in, bo inaczej odbijamy i czarne są z figurą więcej. Te piony nie są aż tak silne tutaj, żeby tego króla zaatakować w wypadku, jeśli, jeśli byśmy mieli figurę więcej. Tu nastąpiło bicie, nastąpiło bicie. I to jest troszeczkę lepsza wersja dla czarnych z tego względu, że jest otwarta linia. Pionek jest niezwykle niebezpieczny przy królu. Jest punkt zaczepki, jest niezwykle groźnie. Skoczek na A3. Zostało zegrane przez białe. Moi drodzy, jak grać dalej? Pozycja nieco się już powiedzmy według komputera wyrównała, ale czarnymi mamy bardzo dobre perspektywy, uważam. Pierwszy ruch, no to skoczek E5. Poprawiamy figurę nieco zamkniętą. Ten skoczek tu stoi, wyśmienicie. On, zobaczcie, strzela fajnie tutaj ramionami w te centralne pola G4F3D3C4. Dobrze to bardzo wygląda i też dobrze stoi, bardzo silnie. H4 ze strony białych. No cóż, kariakin leci tymi pionami, próbuje jakiejś opcji, akcji. Moi drodzy, wieża A5. No to jest myślę, że ruch normalny. Można też wieża A4, ale to myślę, że większego znaczenia nie ma. Hetman chce się tutaj na A8 ustawić. Hetman zagrywa na C3 i właśnie Hetman na A8, żeby próbować jakieś tutaj mieć opcje na w pewnym momencie poświęcenie tego skoczka i dotarcie tam do króla z matem. Nie jest to proste, oczywiście. Tutaj takie bicie B3 raczej nie wchodzi. Nie musimy się tego obawiać, moi drodzy, gdyż otwarta linia nam to bardzo rekompensuje. Potem próbujemy skoczek C4 C, C7, przepraszam, wieża B8 i wolna linia tutaj atakuje króla. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Nie można sobie na to pozwolić białymi. Biały grają koniec G2. No cóż, ciężko powiedzieć o inne lepsze posunięcia. W tym momencie. Czarne zagrywają. Myślę, że jeden z piękniejszych ruchów w partii Ananda i jakiekolwiek partie tutaj widziałem do tej pory. Dużo, znaczy wprawdzie sporo ich było, aczkolwiek ten ruch jest niezwykle ciekawy. Niezwykle ciekawy. Ja y, y, tak patrzę teraz, i komputer troszeczkę tego ruchu nie widzi albo y, musi się dłużej zastanowić. Piekielny ruch, moi drodzy. Skoczek C7. Dlaczego piekielny? No gdyż tego skoczka po prostu podstawiamy. O co tu w ogóle chodzi? Hetman tego skoczka może zbić. No zbił. Ale to jest bardzo przyjemna pozycja dla czarnych, moi drodzy. Wieża C8, kolejne poświęcenie figury. Wieża wchodzi do akcji. No i robi się niezwykle niebezpiecznie. Hetman zbija tego gońca. Białe stwierdziły, jak cierpieć to za coś, no nie widziały pewnie innej też opcji. Moi drodzy, jeżeli na przykład Hetman zagrałby na B6, no to myślę, że tutaj takie opcje jak na bicie na A3 jest możliwe z groźbą następnego mata bardzo niebezpieczna sytuacja. Teraz no, też po Hetman B6, na przykład bicie i tam skoczek C4, no tutaj jest po prostu miaska. Jest miazga, trzeba sobie to, jak to się chętnie, można sobie dopatrzeć. Sprawdźmy jak w parki było oczywiście Hetman e 7 no i teraz jak dalej próbować atakować białego? Mamy dwie figury mniej, moi drodzy, czy poświęcamy kolejną figurę? Otóż, jeżeli byśmy zbili na A3, co wygląda niezwykle fajnie interesująco, bicie raczej na, musi nastąpić, bo groził mat na A1 i teraz grozi mat na A2. Ale niestety białe dla, niestety dla czarnych białe mają piękną obronę hetma na 7. Nie ma mata dla białych. Białe się wybroniły w tej pozycji, by spokojnie wygrały. Przewaga materialna. Zobaczcie, że wieża i goniec więcej po stronie białych. Nie ma mata. Nie ma jak atakować. Koniec gry. Dlatego Anand nie zbił tutaj na A3. I to jest bardzo, bardzo interesujące. Kolejny piekielnie silny ruch, moi drodzy. Skoczek C4. To już nie jest poświęcenie skoczka, tylko próba odciągnięcia tego skoczka z A3, żeby tam próbować wjechać w wieżu. Poza tym, tutaj po wybiciu skoczka, myślę, że wygrywa od razu bicie tutaj na C4 i tam jest mat nieunikniony. Trzeba by oddawać hetmana. Moi drodzy, po skoczek C4 nastąpiło G6. Białe rzucają się z kontratakiem. Jedno wybicie na G6. Wybicie na G6 trzeba zrobić tutaj pionkiem z H. Niezwykle trzeba mocno liczyć te warianty, moi drodzy. Niezwykle. Um, dokładnie, żeby, 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 żeby się bronić. Zobaczcie, przy okazji, ta wieża bardzo interesująco stoi tutaj na piątce. Przy okazji, nie puszcza tam Hetmana gdzieś tak. Przy okazji, mniej więcej. To wygląda dosyć fajnie. Moi drodzy, skoczek A3 z szachem. Bić trzeba i wieża wybija na A3. Tak poszło w partii. No, bicie Hetmanem nie za wiele daje, gdyż król H8 i nie ma, nie, nie ma kolejnego szacha dla czarnych. Tutaj czarne dają później raczej mata. Bicie na F7 z szachem, Król H7, moi drodzy, dorobienie. Oczywiście skoczka z szachem, bo dorobienie Hetmana nic nie daje, gdyż tam dajemy mata w dwóch posunięciach. I tutaj wieża wybiła na F8. Dwie figury nadal mniej u czarnych. I co grać? Nie ma za dużego wyboru, Hetman zbija na F8. No dobra, jakbyśmy tutaj Hetmanem wybili na F8, no, to też byśmy czarnymi tutaj raczej wygrali, ale białe jeszcze tam mogą próbować walczyć. Wieża D2, ustawić wieżę, i gońce też miałyby jakąś tam grę. Ale po co ryzykować, moi drodzy? Szukamy opcji, jak wygrać tę partię. Można sobie za zawsze zatrzymać film. Moi drodzy, teraz pokazuję, uwaga, wieża A1 daje szacha, król B2, i co dalej. I co dalej? Jeden ruch na przykład remisuje, drugi wygrywa. Na przykład Hetman A2 wygląda bardzo dobrze, ale to nie wygrywa według oceny komputera. Król gdzieś tam sobie ucieka zawsze. Trzeba grać niezwykle dokładnie. Wieża A2. No dobra. Moi drodzy, jeżeli tutaj król by zagrał na B1 z powrotem, to wtedy możemy wybić Hetmana, ale ta wieża ładniej, już lepiej stoi niż na A3. Ogranicza króla i tam jest szybki wjazd. Albo z powrotem na 8 i wjazd z powrotem na 1. Król w tej sytuacji zagrał na C3. No, białe stwierdziły, no co, co mają robić innego. I teraz szach na A5. Król zagrywa na D3. Hetman B5. Cały czas tutaj jest kontrola, król nie ucieka. Król D4, moi drodzy, wieża A4 z szachem. Król C3. I po Hetman C4 białe się poddały. Jeżeli król B2, mamy mata, a jeżeli król D2, no to wieża A2, król E2, król E1 nie ma wyjścia, Hetman E2 dałby mata. Moi drodzy, pozycja końcowa wygląda następująco. Trzeba przyznać, że Anand tu się popisał niesamowitą taktyką i genialnym przygotowaniem do partii przede wszystkim. Wariant Najdorfa, moi drodzy, w obronie sycylijskiej, niezwykle trudny, ale rozbudowany i też dający szanse czarnym na zwycięstwo. Dzięki serdecznie za uwagę i polecam Ananda. Polecam jego partię. Pozdrawiam. Cześć.